Cześć, witajcie na kanale Samoloty. Zaczynamy nową serię, w której będziemy przeglądać oraz omawiać najciekawsze nagrania ze świata lotnictwa. Z każdym odcinkiem z tej serii do wygrania za komentarz z największą ilością polubień jest do wygrania koszulka ze sklepu Autograph Wear. Warunkiem udziału jest zostawienie łapki w górę pod filmem, szczegóły w opisie. A teraz zaczynamy. Pierwsze nagranie przedstawia samolot Air Canada, dokładnie jest to Boeing 767. Samolot jest nagrany z bardzo bliska i na nagraniu widzimy silnik innego samolotu. Samoloty znajdują się bardzo, bardzo blisko siebie, na tyle blisko, że bez problemu można dojrzeć pilotów 767. Oczywiście nie jest to naturalna sytuacja i nie zawiniła tutaj kontrola lotów. Jest to lot, podczas którego reklamę kręciła właśnie linia Air Canada. Następne nagranie pochodzi z 2014 roku, z meczu rugby pomiędzy RPA oraz Francją. Na nagraniu widzimy przelatującego bardzo nisko nad stadionem Embraera. W internecie znajdziemy również nagranie z kokpitu. Jest to akurat tam tradycja i ogólnie samoloty bardzo często są wykorzystywane w takich wydarzeniach. Kolejny mecz RPA i kolejny przelot, tym razem Jumbo Jetta. Nie dodawałbym tego, ponieważ jest bardzo dużo ciekawych takich nagrań, gdyby nie fakt, że znam cenę takiego przelotu. Dwa przeloty nad stadionem, tego 747, kosztowały organizatora 40 tysięcy dolarów. Lądowania bez podwozia są bardzo popularne na YouTubie i jest mnóstwo takich nagrań. Ale poza tym, że to zostało super nagrane i udało się, to najfajniejsza jest reakcja pilota, który po prostu po lądowaniu sobie wyszedł z kabiny i jak gdyby nigdy nic, włożył ręce do kieszeni i sobie po prostu poszedł stamtąd. Na tym nagraniu widzimy F-22, który próbuje podłączyć się do lecącej cysterny, celem dotankowania paliwa. Nie jest to oczywiście łatwy manewr, ponieważ maszyny lecą bardzo szybko. Dodatkowo pilot robi to po raz pierwszy w życiu. Film jest przyspieszony dla Was 8-krotnie. Na sam koniec Emirates pokazuje nam, jak poprawnie nagrywać reklamę dla Dubaju. Widzimy tutaj największy samolot świata i dwóch śmiałków lecących obok. Wydaje się, jakby mogli po prostu podlecieć i usiąść na jego skrzydle. Oczywiście nie jest to możliwe, ale i tak ogromny szacunek dla nich. A w tym odcinku to już tyle. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich odcinków z tej serii, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. A teraz to już tyle. Cześć!